No cześć, cześć. Gramy w moją ulubioną grę ostatnio. Jest rok 1330. Urodziło się 30 dzieci w poprzednim roku. 20 dzieci dorosło. Klan ma 12 nowych ludzi, 2 mniej krowy, bez zmian w koniach i 36 więcej owiec. Wyprodukowaliśmy 872 jedzenia, a zjedliśmy 801 jedzenia. 70 jedzenia się zepsuło. Nasi rzemieślnicy wyprodukowali 101. Nasz market, nasz bazar zrobił zysk 10 dóbr. To są dobra. Więc rzemieślnicy produkują dobra, więc bardzo nam się udało. Okej. Okay. Mamy mniej krów. Tak? No niby, powiedzmy. Zauważcie, że mamy fortyfikacje. Mamy teraz ramparty, jak też dycz. Dycz to był rów. Teraz mamy ramparty, mamy ścianę, stockade. Mamy też wieżę obserwacyjną. Jazda. Mamy 19 goods. Najpierw, co nasi bogowie przepowiedzą, nasi kapłani, co rozmawiają z bogami, jakie przepowiednie. Będzie typowe plony. To dobrze. Niestety będzie bardzo dużo legalnych kłótni w następnym roku. Okej, okay. Mamy 10 magii, to bardzo dobrze. Chcemy plony, chcemy krowy. Na pewno zacznie się wojna, więc jeden na wojnę weźmiemy. I weźmiemy Mysteries. Mysteries weźmiemy, żeby się nauczyć i jazda. Czy w ogóle to się nagrywa? Hej, nagrywa się, to fajnie. Jesteśmy optymistyczni. Klan jest optymistyczny. Wszyscy się czują dobrze. Farmerzy się źle czują. Okej. Okay. Nie mamy healera. Nie mamy Chalana Aroy. Osoby, co czci Chalana Aroy, która jest uzdrowicielką. No to jest problem. Ale najpierw zbieramy przecież plony. Widzimy sea season, czyli nie zbieramy plony, czyli sadzimy. Z tego co pamiętam, ona powiedziała, mamy 262, potrzebujemy 262 farmerów, a mamy 360 farmerów. Okej. Okay. Niestety nie możemy wziąć więcej rzemieślników, ale możemy wziąć więcej rycerzy. Hej, coś się wydarzyło. I to coś bardzo strasznego. Ona jest ranna, już przeczytamy. Garnanewa zachorowała. I to jest straszne zachorowanie. To jest straszna choroba. Inwestygacja przez tych, co czczą Uroxa. Urox to jest sztormowy byk. On walczy z chaosem. Okazało się, że ona cierpi na magię chaosu. Ktoś rzucił na nią urok. Uroxi powiedział, jak to się stało i kiedy to się stało i co to jest. Jakieś chaos runy ktoś rzucił na nią. Nikt nie wie, kto dał ten przedmiot, który ją dał to, żeby ona zachorowała. To jest spódnica, która oznakowana runami chaosu. Ona jest za dobra, żeby umarła. Trzeba ją wyleczyć. Chalana Aroy leczy tych, którzy zachorowali na chaos. Urox zabija chaos, więc my chcemy, żeby ona była wyleczona. Więc pierwsze co robimy, damy nawet 2 krowy damy i damy 14 dóbr i 4 krowy, żeby ona była wyleczona. Omeny są dobre, ale nie 100% dobre. Nie jesteśmy pewni, ale omeny są dobre. Zobaczymy, czy ona wyleczy się. Ona jest za dobra, żeby ona umarła. Kontynuujemy sadzenie plonów. Jak widzimy, dużo się stało. Ok. Nic nie zrobimy, kontynuujemy dalej. Ok. Widzimy obrazek. Co to są? To są kaczki, które zachowują się jak Orlandczycy, jak ludzie. Nasi skauci znaleźli bardzo bogate i żyzną ziemię. Problem jest taki, że ona jest okupowana przez bardzo dziwacznych beastfolk. To są pół ludzie, pół kaczki.
Oni się zachowują jak normalni Orlanci. Jak Orlanczycy, jak ludzie. Oni nazywają się Slapfoot Ducks. Czyli Slapfoot to znaczy ci, co się uderzają ręką w ich nogę. Okej, okay. No powiedzmy Slapfoot Ducks. To będziemy pamiętali. Slapfoot Kaczki. No w końcu i nasi rycerze, i nasi karlowie, pamiętamy karlowie, to nasi farmerzy, rolnicy, trzeba ich wywalić z tego miejsca, gdzie oni są i zagarnąć to miejsce dla nas, przecież to są beastmeni. Lejkan powiedział natomiast, że nie bądźmy tacy odważni, nie bądź taki hojrak. My nie wiemy te stare rasy, jaką mają magię. Powiedział albo pokój z nimi zrobić, albo zrobić to, żeby nam dawali 50 jedzenia co roku. Niech nam dadzą daninę, ale nie tyle, żeby byli wściekli na nas. Wszyscy mówią to samo. Natomiast Trickster mówi, że trzeba ich zaatakować. Pamiętamy, że Trickster Ermal to jest Trickster, który jest kawał idioty i nie słuchamy się go w ogóle, prawda? No właśnie. Wszyscy mówią to samo. Niech dadzą co roku daninę, która będzie nas, która wyżywi 50 ludzi. Oni się zgodzili na to. To bardzo dobrze. Dangmang reportuje. Wojownicy z klanu Rangdani przyszli do nas. Eskortują ich najlepszego kupca, Fistivos. Usłyszeli o tym, że znaleźliśmy ten metal. Fistivos powiedział, wiemy, że masz ten metal. I my odbierzemy to z waszych rąk. Wy i tak nie wiecie, co z tym zrobić. W zamian damy wam 20 goods. Nie, spływajcie stąd. Notabene. Nasze patrole, jak zwykle, trzeba poprawić. Może 13 to jest zły... Tak. Okej. Tutaj mamy, jakie mamy treasure. Mamy, treasure to są magiczne przedmioty, nie tylko przedmioty, ponieważ Blacktail the Bull to jest byk. On jest trochę magiczny, ale niekoniecznie. Jego rola polega na tym, że on potrafi zapłodnić zdecydowanie więcej krów niż inne byki. Jak widzimy, teraz przestajemy produkować plain, czyli słabe rzeczy, zaczniemy produkować z tego metalu i z tego ivory. Powinniśmy produkować lepsze rzeczy z naszych zasobów. Coś się dzieje. Na szczęście nie u nas. W klanie Anzarni, Insterit, która jest jedną z głównodowodzących w pierścieniu klanu Anzarni, powiedziała, przyszła do nas błagać o pomoc naszą. Straszne monstrum atakuje naszą tulę, atakuje nasze krowy. Jeszcze nie zaatakowało żadnych naszych dzieci, ale to jest tylko szczęście. Mędrcy naszego klanu powiedzieli, że to jest Woktapus, półośmiornica, która spaceruje po ziemi. I powiedziała, że to jest kreatura chaosu. Dużo naszych weapon, dużo naszych rycerzy jest zranionych przez to. Potrzebujemy pomocy, ponieważ Oak Trees na nas napadli i dużo naszych rycerzy jest bez... No nie mają rycerzy. Potrzebują rycerzy do walki z tym. Pierwszy, co nacisnąłem, co przypadkowo zupełnie, to jest Trickster. I Trickster powiedział, że wyślij jego, żeby on tą party poszedł z nimi. Okej. I powiedział, żeby to zrobić w zamian za magiczny przedmiot. Wiesz co, my to spróbujemy zrobić. I wyślemy jego. I wyślemy... 22 rycerzy z nim. I dupa. To kreatora, to monstrum zaczęło dziwnie wyć, bardzo głośno, zaatakowało, zabiło 5 naszych i zwiało. Korolmar wycofał się i powiedział, że już dziękujemy, już wam nie pomożemy. Okej. Mamy bardzo dużo chorych.
ale weźmiemy więcej, zrekrutujemy więcej rycerzy, ponieważ jesteśmy atakowani już przez horsepawn, czyli tych, co się urodzili na koniach. Nasze patrole ich zauważyły i jak nasze patrole ich zauważyły, ponieważ mamy tą wieżę, więc możemy zmobilizować więcej ludzi. Ich jest 153, są wszyscy na koniach. Mamy tylko 23 na koniach i 129 pieszych. Zwycięstwo! No, ponieśliśmy straszne straty, ale odparliśmy ten atak, a nawet porwaliśmy 9 koni. Na nieszczęście dużo naszych zginęło. Killed to jest zabitych, a wounded to są ranni. Więc jest problem. Okej, sezon gleby. Idziemy teraz do magii. Potrzeba nam Chalana Alroy. Poświęcimy 14 dóbr, ponieważ mamy 20 chorych ludzi, a 37 rannych. Niestety nauczyliśmy się mitu. Dobre newsy! Garnewa wyzdrowiała! Hurra! Garnewa reportuje. Nasi farmerzy są chorzy i potrzeba dać sacrifice do Chalana Alroy. Próbuję to robić. Okej, okay, nasi rycerze przyszli i narzekają. O co im kurde chodzi? Że my lepiej traktujemy naszych rolników niż ich. Oni są zazdrośni. Cholera. Niech ich Lejken przekona. Użyjemy persuazji. Lejken jest zajebisty i przekonał ich, że humorem, żartem i przekonał ich, że ich przekora jest beznadziejna i dobrze nam poszło. Okej, okay, mamy wizytę. Perandal, wojownik z klanu Anzarni, ten, którego zaatakował ten chaos, planuje rajd na Telmorów. I chce, żebyśmy mu pomogli. Wszyscy wiemy, że Telmory to są sadyści i oni służą chaosowi. Okej. Okay. Nasi wojownicy nie mają ochoty walczyć. Ordak mówi, że zna tego Perandala. On jest bardzo chciwy, żeby łupież zagrabić. Wiesz co? Mamy cię w dupie. Nie dość, że odmówimy ci. Poza tym Orstano powiedział bardzo ważną rzecz. Teraz jest sezon gleby. To znaczy plony, tak? Więc jak zbieramy plony, to nie idziemy na żadną wojnę, ty idioto. Więc nie, do widzenia. Powiedział, że jesteśmy bezużyteczni dla niego. To bardzo dobrze. Chalana Alroy, potrzebujemy twoich czarów, kochanie. Okej, okay, Curing Ritual. Zaraz pokażę. To był sukces. Poświęcamy nasze dobra, żeby się nauczyć błogosławieństw i czarów. Hindala, co tam masz do powiedzenia? Hindala powiedziała, że... rozmawiała z innymi klanami, ludźmi, co to są za ludzie na tych koniach. To są horsepawn. To są ci, co się urodzili na koniach. Oni są bardzo źli. Oni wielbią i czczą Jelma, złego imperatora, który jest największym wrogiem naszego boga Orlanta. Okej, okay, to są nasi nieprzyjaciele. Jak widzimy, mamy nowy... błogosławieństwo, które nie jest aktywne. Żeby było aktywne błogosławieństwo, trzeba zbudować kaplicę. Więc zbudujemy kaplicę i to nas kosztuje co roku 4 dobra, 1 krowę i 5 owiec. I my to budujemy. To była akcja. Oczywiście teraz atakują nas trolle. Jest 9 olbrzymich ciemnych trollów i 144 małych trollkinów. Jest tragicznie. Bronimy się. Trolle ukradły nam 28 krów i 3 konie. Ponieśliśmy straty. Na szczęście kaczki przyszły nam w sukurs i dały daninę. Jedzenia, które wyżywi 50 ludzi. Ok, jak widzimy, curing działa. Więc leczymy, ale mamy bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo
chorych. Słuchajcie, Lana Aroy, my chcemy... Nie to. Chcemy zupełnie co innego. Epoka sztormów to nic. My chcemy nauczyć się od Lany Aroy. Hope Ridge, okej, okay, nie to. No dobra. Dwóch wagabondów do nas przyszło. Czy mają magiczne tatuaże? Tak. To są ci, co rozmawiają z duchami. Ze... No tak, ci, co rozmawiają z duchami. Oni są Orlandczycy, ale to są wagabondzi i nie należą do żadnego klanu. Oni chcą nam coś sprzedać. Chwileczkę. Mamy do wyboru, żeby oni wyleczyli naszych rannych. Oczywiście, że tak. To nas będzie kosztowało 72 krowy. To jest za drogo. Nie mamy, nic od nich nie kupimy, mamy za mało wszystkiego, za mało dóbr, ale przynajmniej ich damy im jedzenie. Dali nam jeden punkt magii. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Niestety nie udało się. Koniec roku. Mamy bardzo dużo rannych. Zobaczymy, co będzie w następnym roku. Do zobaczenia.